Witam serdecznie dla portalu Piga Online, Marcin Pawlak za kamerą, a rozmówcą naszym jest pan Marcin Bochynek z Zabrza. Kolejny materiał, w którym chcemy podzielić się z hodowcami kilkoma istotnymi informacjami na temat tego, co aktualnie się dzieje w hodowli. Witam serdecznie, panie Marcinie. Witam. Panie Marcinie, pierwsze pytanie, jakie mnie interesuje, to na jakim etapie przygotowania do sezonu aktualnie się tam znajduje? Na jakim etapie są gołębie oczywiście? Dzisiaj pan przesiadywał parę godzin w ogródku, to pan widział, jak to wszystko wygląda. W tej chwili u mnie to wygląda tak, jak powinno wyglądać. Ja 8 marca sparowałem w Dzień Kobiet. Tak. Piękny dzień. Piękne święto. No jak to wygląda wszystko, tak jak po tygodniu. Gołębie wyglądają w okresie przygotowania do zniesienia jaj. Panie Marcinie, no to biorąc pod uwagę datę łączenia, no można z łatwością wywnioskować, iż poleci pan metodą taką, że 2-3 pierwsze loty od młótka. Dlaczego akurat taka metoda lotowania u pana? Nie chcę ciągle wracać do jednego i tego samego, że nie ma tej krepy, już nie ma już tej siły, żeby to obrobić te gołębie od pierwszego lotu metodą dowieńca. Wydaje mi się, ta metoda gniazdowa jest łatwiejsza, przede wszystkim dla mnie. No i chciałem też przypomnieć, że w takim okresie, jak lotowałem, w momencie powiedziałbym nie szczytu, ale swoich najlepszych wyników, to z takiej metody miałem 11 pierwszych, 9 pierwszych na oddział. I to nie w oddziale, gdzie lotuje i leci gołębi tyle jak dzisiaj, tylko naprawdę to był powiedziałbym wysoki poziom. No w te lata, kiedy naprawdę, ale to nie są aż tak odległe lata, no bo ja jeszcze pamiętam zwycięstwa rejonu lata 18-19, czy tam pudło w rejonie, no to nie są jeszcze jakieś takie zamierzchłe czasy. A panie Marcinie, jaka pozycja dla samca bądź dla samicy w tej metodzie jest najskuteczniejsza, jak pan uważa? Najbardziej skuteczna metoda jest metoda gniazdowa z młodego gołębia. Jeżeli ten samczyk leci do czegoś, samica siedzi na jajkach, samiec wyprowadzić chce młodego do lotu, no i gołębie są przez cały czas otwarte. Przez cały czas. I nie mówię o metodzie prowadzenia treningu 2-3 razy w tygodniu, tak to dzisiaj w XXI wieku się robi. Ja tego nie robię i muszę powiedzieć, że właśnie to jest taki moment wysokiej, powiedziałbym, formy samca. Ten samiec nie leci do samicy, ale leci do młodego. On jest w ciągłym ruchu. Nie? Jest w ciągłym ruchu. Może ja bym przytoczył, że w zeszłym roku, zaczynając w oddziale w Rudzie Śląskiej, ja mówię ciągle Ruda Śląska, bo nie wiem, czy Ruda Śląska oddział jeszcze istnieje, ale chyba istnieje, bo w nim lotuje. Wygrałem 4 pierwsze na rejon, pierwszy lot. Drugi lot w rejonie, trzeci, czwarty, piąty. Te gołębie siadały i to siadały w czołówce, ale to były tylko 3 tygodnie. Metodą powiedzieć, wychowywania młodego, i później po trzecim locie, jak leciały na ten trzeci lot, to ustawałem wszystkie młode, wszystkie jajka, wszystko co było w gołębniku wdowców, które były przewidziane do metody wdowieństwa, wszystko usunąłem, także one przyleciały już do domu i miały tylko samice, bez jajek, bez miski, po prostu na klocku. I właśnie chciałem zapytać, tak, jak to się odbywa, czy pozwala pan tak długo, aż samce zejdą same z jaj, czy nie? Nie, nie. One wtedy idą na lot, pan czyści gołębniki, tak? Wszystko w jednym dniu, tak, że przypada, jeszcze nie zwróciłem na to w ogóle taką szczególną uwagę, kiedy mi to przypadnie, ten trzeci lot, czy drugi lot, czy trzeci, czy czwarty, to już nie jest później obojętnie, dlatego parowałem i paruję bardzo późno, zawsze w marcu. To mi najbardziej odpowiada, bo wiadomo, to jest strasznie dużo pracy. Tak, jasne. A wtedy ewentualne treningi przed sezonem lotowym, to one albo są jeszcze z jajek, tak? Tak.
albo już tam na klujących się młodych. A panie Marcinie, a jak wygląda wtedy, jak już są młode w miskach, karmienie takich gołębi do lotu, bo to takie nurtujące wszystkich zawsze pytania. No bo wiadomo, żeby ten młotek był fajnie odchowany, a tu by się chciało już optymalną formę u gołębia, jak pan to robi? Ja panu powiem, że ja właściwie tego nie chciałem za głośno powiedzieć, bo to jest metoda dosyć taka niełatwa, nie trudna, ale można zrobić. Przede wszystkim na pokarmie, wie pan. W pierwszych dniach pokarm normalny. Ja karmię tak jak w okresie lotowym gołębie. Dużo dietetycznego pokarmu, lekostrawnego pokarmu, zamerajem, a tak od 10 dnia wchodzę z konopiami. I muszę powiedzieć, że w okresie wychowywania tych młodych to wykarmię 25 kilo samego 25 kilo samych konopi. Że to jest bardzo duża zawartość białka i teraz jeżeli chodzi o groch, o te wszystkie inne pokarmy, no nie za bardzo. Nie stosuję. Ja tego nie stosuję za bardzo, pomimo wszystko powinien dostać białkowy i strączkowy te trochę wieki, trochę grochu białego, zielonego, no to wszystko to związane. A wtedy jak wygląda, panie Marcinie, w tym okresie suplementacja, no bo to też wiadomo, że pobór wody w tym czasie przez gołębie dla tych młodych jest zwiększony, no to naturalna rzecz, a suplementacja wtedy jakaś taka na zasadzie tam syntetycznego białka, czy jakoś to tam się u pana odbywa? Białkuje jedynie, to daje mleko w proszku, nie? Mhm. To daje na pokarm. I to właśnie w tym okresie. To wilżan, to wie, sedohol daje, bo sedohol to jest taka odmiana tego pokarmu. Ostropes. 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 I daje tego sedoholu i daje jeden, co drugi dzień daje sedoholu na ten i obsuszam to probok. 200. Ero 200? Tak. Ero 200, a do tego jeszcze dołączam, dolecza elektrolit 3+. Aha, to tak, też dobrze mówię, ja mogę tak, to mieć. Tak, bardzo dobrze. No, dobrze. Bo jeszcze w to nie weszłem w tej chwili, to nie wiem, tak. Ale wchodzę. Ale to też nie za często, co drugi, trzeci dzień. Żeby nie przesadzać, wie pan, żeby nie przygotować tak zwanego okresu formy sportowej do lotu, tylko żeby wychować te młode, bo jasne. Tu jest główny nacisk z mojej strony. I to po prostu przez cały czas to mi się udaje. A panie Marcinie, ta suplementacja, która już jest przed sezonem krótko lotowym, czy stricte w samym sezonie lotowym, czy ona zimą też, czy tam w okresie takim jesienno-zimowym, pierzeniowym, ona też u pana występuje? Ja cały okres, cały rok daję coś, wie pan, ale nie daję co 2 tygodnie, 3 tygodnie daję to, co zakładamy co 3 tygodnie, raz w jakimś czasie, daje na drogi oddechowe też podaje, metronidazol też podaje, czyli na trychomonadę, witaminę B też podaje, no ciągle jest w takim martwym okresie? Martwym, ale wszystko tylko przez pokarm. Bo w tym okresie, gołębie pobierają bardzo mało wody. Bardzo mało wody. Jeśli chodzi o tą jesień, zimę. Tak. A zjeść to by zjadli wszystko, nie? I to jest. Nie ma. Jest u mnie zmieszany pokarm, jest zauberą z miszuty, to co ciągle mówię, to co już kiedyś tłumaczyłem wszystkim, tak, tak, tak. Nie potrafię to wiele ludzi zrozumieć, ale to jest bardzo proste i to podaję. I do tego podaję teraz jeszcze lekostrawny pokarm i lekostrawny, dobrze mówię, lekostrawny to jest kukurydza, dary, kardi, padyryż i tak dalej. I to mieszam jedną puszeczkę albo dwie i dodaję. W tym okresie, teraz wysiadliwania, jak przyjdę do znoszenia jajek. I później opażniam i wchodzę tylko z dietetycznym pokarmem. Nie podaję, nie zaostrzam je, bo wyrąbaliby wszystko, co jest w domu. No dokładnie. No zresztą no myśmy dzisiaj tam, tak jak pan mówił na początku, przesiedzieli trochę czasu przy tych gołębiach, to karmienie u pana wyglądało w ten sposób, że po prostu musiały zjeść wszystko, co pan wsypał gołębiom, a no zauważyłem, że jest i ryżpat, i jęczmień, i jeszcze owsaka trochę leży, no także one praktycznie no zjadały co do ziarna. Ja tylko zwrócę uwagę na jedną rzecz. Był pan dosyć długo dzisiaj przy tych gołębiach. I tak. Jak pan przyjechał przed południem, to widział pan, że w karmiku był pokarm,
bo ja akurat co dałem im jeść, tak. I została większa część jedzenia została w tym karmiku. Ale został paderysz, został jęczmień, została pszenica, trochę owsa. Tak. To wszystko zostało. A po południu, jak pan widział, że mi chcieli oczy wydrapać, bo mi prawie że wydrapali, to nie było już nic. Tak. Jęczmień, owiec, pszenica, paderysz, wszystko zjadli. I na tym polega ten cały widz. One muszą jeść to, co ja chcę, a nie to, co one chcą. A one za mną chodzą, to w ogródku aż do domu, tu na taras tak. Przyjdą, bo myślą, że coś do... Nie dostaną nic. Bo ja czasu do czasu je przepuszczam, nie? Żeby, twarda ręka, żeby trochę tak. No twarda ręka, no nie ma, bez tego nie ma. Musi być twarda ręka. A panie Marcinie, jeśli chodzi o plan treningowy, to jak pan zamierza w tym roku wejść w sezon lotowy? Czy przed sezonem lotowym już gołębie będą roztrenowane w sensie wywózek? Czy... Jeżeli dam rady, jeżeli po prostu nie będzie żadnych przeszkód, to na pewno. No, każdego młodego hodowcy nabawiano wywózki, żeby przygotować gołębia do lotu. Gołąb musi wiedzieć, że on został wypuszczony w Opolu albo w Strzelcach Opolskich, że on ma lecieć do Zabrza albo do Rudy. Że on nie ma lecieć w drugim kierunku. Na tych lotach próbnych ginie masa hodowców młodych gołębi. Nie. Trzeba zacząć od 10, 20, jechać 2-3 razy w tygodniu. No zawodowcy jeżdżą 5 razy, to jest różnica. Oni do pierwszego lotu to już mają 10 lotów próbnych. No. To mówię z całą odpowiedzialnością, bo wiem o tym. I niech to ci, co faktycznie, co robią takie nakłady finansowe na gołębie, to niech biorą ten przykład. Niech co najmniej 2-3 razy wiozą gołębie, nim gołębie idą do kosza na lot próbny, to żeby one były co najmniej w Strzelcach Opolskich, jeżeli chodzi o mój oddział. W sensie tak. Strzelca Opolskich, czyli to jest odległość do pana około tam 80 km. Nie, Strzelca Opolskich to około 35-40 km, ale do Rudy już jest 50. Aha. I później coraz dalej. Aha. I w tym okresie już przygotowania do formy sportowej, to namawiam każdego jednego hodowcę, by wywiózł gołębie co najmniej na 80, nie na 10-20, to szkoda jazdy, szkoda łapać te gołębie. Ten gołąb musi lecieć godziny. W treningu to jest to. I to 2 razy w tygodniu. A dlaczego, panie Marcinie, dlaczego akurat sądzi pan, że powinny lecieć godzinę czasu? Bo to jest taki, powiedziałbym, pomiar dla gołębi godzinny lot, to jest tak akurat, nie? Mhm. Ale bo to w sensie te pierwsze treningi zakładamy tutaj, że one mają spełniać rolę wejścia tego przygotowania sportowego i ten trening ma być taki kondycyjny, tak? Nie motywacyjny w żadnym wypadku, tylko kondycyjny. To jest, ja bym powiedział, po okresie zaniechania formy sportowej następuje tak zwany okres przygotowania formy sportowej. I ja to zaliczam ten okres, jak zaczynam loty próbne, przygotowania do okresu startowego. Mhm. W tym okresie startowym są różne kilometraże. 80, 150, 100, 200, 300 i ten gołąb musi być przygotowany. On musi po prostu utracić tą masę. Mhm. Mają gołębie taką masę, że głowa boli. Gołąb ma przyrost, tendencję, nie? Tendencję do przyrostu masy, tak. Mhm. I później jest wiadoma sprawa. Ja już powiedziałem, już to kilka razy tłumaczyłem, dlaczego w tym okresie najbliższym, najgorzej jest przelecieć do 300 km za gołębie. Dlatego, że te gołębie są nieprzygotowane. One nie mają tej formy sportowej, oni mają wagę. Waga to nie jest nic innego jak szybszy proces zakwaszenia. Ten tak zwany proces pH. Jeżeli on zakwasza gołębie, to już powiedziałem, kiedyś powiedziałem, że te gołębie siedzą w Wrocławiu na kościele, a te jedne lecą od Bugały, lecą do domu. No taka jest prawda. Dlaczego? Jeżeli one będą przygotowane 80 km raz, 80 km drugi raz, a zaczną później loty od 130 km, to te gołębie nie mają żadnej szansy, żeby one nie wróciły do domu. Nie ma takiej szansy, nie ma takiego czegoś. Ale jak on nie ma szansy, jemu nie daje szansy powrotu do domu,
bo ma tendencję do przyrostu masy, nie, tu właśnie wrzuci, wie pan, tu masę trzeba umieć przetworzyć. Tak, no właśnie. Jest tak zwany cykl Krebsa, przemiana tlenowa, beztlenowa, ale to bym musiał wykłady zrobić tutaj na temat gołębi. To jest właśnie to. Niech sobie kupią książkę Malareckiego i przeczytają na temat okresu przygotowawczego. Jest okres zaniechania formy sportowej i przygotowania sportowej. Po okresie zakończonych lotów, to każdy robi wszystko, żeby jak najlepiej przepierzyć te gołębie. Tak. Jeżeli chcesz dobrze przepierzyć, to musisz je przygotować pokarmowo. One muszą bogatszy pokarm dostać jak w okresie startowym. Proszę to zrozumieć. W okresie startowym, że ciężko pracują, mogą słabszy pokarm dostać od okresu pierzeniowego. I tu jest kot pogrzebany. Tu to trzeba wiedzieć, jak to zrobić. Czyli ten okres pierzenia uważa pan, że jest większym wysiłkiem dla gołębia niż tak, bo on jest w masie. On jest w masie. On nie lubi latać na dworze. On lata, wychodzi, to nie jest. Jak pan dzisiaj zobaczy, jak wypuściłem te gołębie, jak wciekły. Tak. Jak tramwaje w Łodzi jeździły po tym i walczyły ze sobą, no bo są na lekkim gonieniu i całkowicie to inaczej wygląda. Tak, to prawda, one się woziły tutaj jak samoloty, no to prawda, bo to kwestia jeszcze tego typu, że one są, no samice tam mają 2-3 dni do zniesienia jaj, tak. Nie? To najintensywniejszy okres, szczególnie u samców. Panie Marcinie, a z tego okresu pierzenia, z przezimowania, no pana okiem, jest pan zadowolony w tym roku, jak one wyglądają na ten moment? Bo no ja nie będę ukrywał, że no jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jak gołębie wyglądają. Natomiast czy taki fachowiec jak pan no stwierdza, że wszystko jest ok na ten moment? No ja uważam, że okres pierzenia przeszedł pozytywny, ale były lata, gdzie to wszystko lepiej wyglądało. No ale to jest, przyczyna jest tylko jedna, no miałem więcej tej energii temu gołębiowi pomóc. No pomóc trzeba, pomagać trzeba. Żeby coś zrobić, to trzeba poświęcić niesamowicie dużo czasu. Czyli jak pan dzisiaj gdzieś ja był świadkiem, jak wyszliśmy przed południe, to wróciliśmy, to już się ciem dorobiło. Tak, już jest 18. No i cały czas na nogach pan jest. Cały czas na nogach i wytrzymuje to. Tak. I to jest. To jest dobra wskazówka dla mnie, nie? Że daję rady. Zobaczymy jak dalej. Czyli no, prognostyk super na sezon lotowy. W sezonie lotowym, już stricte w sezonie lotowym będzie pan, jeżeli oczywiście siły pozwolą, zamierza pan trenować gołębie, też wywozić? Tak. Powiem każdemu i powiem to głośno 2-3 razy w tygodniu. I to też na takiej odległości 60-80? Minimum to, jeżeli mam wywozić 30-40 km pierwsze treningi, tak. Ale później już w okresie startowym, tak. 60-80-90 km. Czyli to nawet powiem gdzie. Opole Rondo, Opole Nysa zjazd. Tam będą wywożone. Albo ja je wywiozę, albo wnuczek. Już jestem umówiony z nim. Mówi, dziadek, dam radę. Jak dasz radę, to bardzo dobrze. To super. A to Opole Nysa to jest po kierunku do waszych lotów w tym... No w to tym... jest po kierunku, to jest A4, to nie jest po kierunku, ale... Przepraszam. Kilometraż jest kilometrażem, musi godzinę lecieć. Czy leci z autostrady, czy z runda w Opolu, to na jedno wychodzi. No, przed chwilą jeszcze próbowałem się dowiedzieć, czy pan Marcin zdąży dojechać przed gołębiami, ale uświadomił mi, że no nie mają szans go wyprzedzić na autostradzie. Także to jest temat, jak gdyby ten treningowy mamy zakończony. Panie Marcinie, będą wstawki w tym filmie z par, jakie pan połączył w tej chwili na gołębnikach lotowych oraz jak wyglądają gołębie i połączone pary w gołębniku zarodowym. I to jest jak gdyby druga część naszej rozmowy ze względu na to, iż mamy tutaj pewne uzgodnienia i gołębie młode od pana Marcina trafią za pośrednictwem portalu pigoonline.aukcje do hodowców, którzy będą mieli możliwość po prostu nabycia tych wyjątkowych, jak dla mnie, gołębi. Te gołębie, panie Marcinie, będą gotowe, załóżmy, tam początkiem maja, tak?
No początkiem tak, gdzieś druga dekada maja. Dlaczego koło tego tematu krążę? Dlatego, że pierwszy lot, tak jak tam mówiliśmy, ma pan około tam 27-28 kwietnia, nie? Tak. I wtedy to też jest istotna informacja, ponieważ no tak jak mówimy, te dwa pierwsze loty na pewno mają być te młode przy tych. Tak. Nie? Tym, że jeszcze chciałem zaznaczyć, jeżeli chodzi o wychowanie młodych, to każda para wychowuje jednego młodego. Nie, że tam jest nawet później robię to w ten sposób, że jeżeli widzę młode, nie mam gdzie rozłożyć metodzie w tym gojemniku lotowym, to je biorę i dam do rozpodowego gojemnika. Na podłogę, dlatego na dole w rozpodowym gojemniku nie ma w ogóle młodych, jest wszystko zamknięte, żeby tam później do słomy włożyć te młode. I one karmią, to nic się nie stanie, jeżeli jedna para karmi trzy gołębie. Nie ma problemu, tam karmi w jeden. O rozpłodzie mówię. Tak, o rozpłodzie mówię. Mhm. Także. Panie Marcinie, a jeszcze teraz taki temat, bo wiadomo, że no, do aukcji, do tej pierwszej aukcji trafią w większości gołębie po gołębiach lotowych. Ja nieskromnie powiem tutaj o gołębiach, które miałem od pana. Zresztą wyniki też zamieszczę w trakcie prezentacji tego materiału. Również z gołębnika lotowego u mnie były oryginały od pana, które jako roczne robiły po 11, po 10, po 12 konkursów. Dlatego też nawiązuję do tego tematu, iż w większości gołębie, które trafią, na pewno będą z gołębnika lotowego. A dlaczego do tego zmierzam? Dlatego mianowicie, że chciałbym trochę pogadać jeszcze o tych nowych gołębiach, które u pana się pokazują. Pan bodnął teraz. Bo my cały czas wracamy do tych starych linii, tych co ten, ale u pana się pokazują naprawdę przekapitalne gołębie, takie 2-3-4-letnie i które gołębie z tych gołębi chciałby pan wyróżnić? Wie pan, wyrosło takie stado gołębi, bo to mówiliśmy całe życie o gołębia Fritza Gettla, no. Tak. Ale podstawą tego wszystkiego są te gołębie. To one dają nerw powrotu, one dają szybkość w te gołębie. Ja jestem godnym podziwu, ja już miałem gołębi z całego świata, jak to można powiedzieć. A teraz prowadziłem, powiedziałbym, trzy perełki takie, że go przyprowadziłem, znaczy pożyczył mi kolega, nie będę mówił nazwisk, to są moi serdeczni koledzy. Tak. Pożyczyli mi Casabora, wnuka, pożyczyli mi syna Ferrari. Nie można było w żaden sposób z kim, to załatwiłem z kimś innym. I Ferrari, Casabor i kto to jest? No i powrót moich gołębi, moich asów, brata 33, to nie ma w ogóle co przestawiać, 14 lotów, bo jakby ktoś się pytał, jak 13 lotów, no tak 13 miał tylko w oddziale, a oddział Zabrze nie leciał z Suligen. Ja wtedy konkurowałem w okręgu, miała być wspólna lista z jednego z oddziałów, no ale jak zrobiłem 10 na 10, to mówię, nie możemy robić, to jest ten sport nasz piękny, taki sport. Ocena po locie, nie przed lotem, tak robimy i tak dalej, ale to tak na marginesie. I te gołębie sprowadziłem z powrotem. Czyli to jest pełen brat 333? Pełen brat, tak, pełen brat. 21,88 i 4,499. No, zresztą pan ma na filmie, pan będzie miał na filmie, to pan może pokazać. Dokładnie, nie? Tak. Z mojej strony chcę tutaj dopowiedzieć tylko, że no przecudowne gołębie, a no będzie możliwość obejrzenia tych gołębi, ponieważ tam mam nagrane parę po parze, także na pewno to w jakiś tam taki no dostępny sposób zamieszczę na filmie. No, ale jeszcze będę pana ciągnął za język z tych samców takich lotowych, na które pan tak najbardziej liczy, na te gwiazdy świeże takie. No wie pan, ja bym powiedział 63-85, 46-67, 13-70, no to będą takie perełki, które powinny dać się we znaki w tym roku.
są w zeszłym roku, to były moje najszybsze gołębie, a według tego co widzę, jak one wyglądają, jak są przepierzone, jak się zachowują, to jest nadzieja. Jest po prostu nadzieja, ale teraz trzeba powiedzieć co najmniej kilka sztuk będzie takich gołębi, która zrobi tak zwaną niespodziankę sportową, nie? Tak. Bo to nie jest tak wygrać mecz z tym słabym zespołem, jak tam i wiemy o co tu chodzi. To jest ta nadzieja. Po prostu zmusili mnie moi koledzy do lotowania samicami, nie? I w zeszłym roku już te samice leciały no, fenomenalnie. 15:44, 10 konkursów, 37, 48, 8 konkursów. Już super leciały, a to tak nie leciałem, a później się zdenerwowałem i rzuciłem je na zewen jeszcze, żeby pokazały, czy jeszcze coś potrafią. I też potrafili zrobić. A teraz od tego jestem ja. Teraz ja będę robił to, co trzeba robić u gołębia. To nie, że tam będę prowadził tą metodę, powiedziałbym, Piotka Bugały, nie? Doping. Doping znaczy trening. Tak. Samochód, kosz i wyjazd. I te dwa razy w tygodniu wywieźć gołębie na trening, żeby te gołębie wiedziały, że to są sportowe gołębie. No i to każdy, jak tak słyszę, jak koledzy mówią, tak, bo daje doping, daje to. Nie! Doping u Bugały jest wywózka i to wspomaganie tych gołębi. Ile on roboty wkłada. Ja, panie Marcinie, ja miałem taką rzecz w przeszłości, że wszyscy mówili doping, jakby 7, 8, 11 pierwsze. To gadać może każdy. Ja mam tam listy u góry przygotowane. Jak pan będzie przygotował kiedy program, to panu przygotuję te listy, pokazać, żeby to zobaczyć. To wszyscy mówią, doping to niesamowicie, wie pan. Tak to wygląda. No. Nie doping. Wywózka, trening czyni mistrza. I temu jest pan wierny od lat, no bo widzimy za panem i nagrody ze sfery trenerskiej i gołębiarskiej. Jest tam puchar za gołębia olimpijskiego, są puchary za trenera roku. No wspaniałe osiągnięcie, panie Marcinie, z tym tu w ogóle nie ma co dyskutować. Natomiast tak jak pan mówi, no różne opinie chodzą w tym świadku naszym hodowlanym, jeśli chodzi o wyniki hodowców, którzy naprawdę przy tych gołębiach pracują, nie? To jest taka no, ciemna strona, bym powiedział, tego pięknego sportu. Natomiast jeszcze co mnie interesuje, to czy w tym przygotowaniu tej formy sportowej zamierza pan jeszcze przeprowadzić jakieś kuracje, nazwijmy to, takie medykamentami, bo drodzy hodowcy, chciałbym wam tu tylko podkreślić, iż w czasie okresu zimowego, ale to już dam panu Marcinowi wypowiedzieć, niech pan trochę więcej opowie o ilości warzyw, jakie te gołębie zjadły. 200 kilo marchwi. No to jest niesamowite. Ale to ja mogę, stwierdzam, to jest naprawdę fakt. No jeżeli tego, jak nie wierzą, to mogą zadzwonić do Roberta Swobody, bo on mi dał 300 kilogramów marchwi i to z to podzieliłem na moich kolegów, nie? No. Ale tak, oprócz tej marchwi jeszcze inna jarzyna też idzie? Seler, pietruszka i bardzo dużo buraków. Mhm. No, i to wszystko dostaję do Robercika Swobody i za to mu serdecznie dziękuję. Z tego miejsca dziękujemy. I było 50% pokarmu i 50% jarzyn było. Przez całe, codziennie. Codziennie gdzieś do 15 lutego. A później już w sezonie lutowym też stosuje pan jarzyny? Teraz dwa razy w tygodniu w tej chwili, ale już nie taki mackowany, taki tylko taki już wyczułem ten mój aparat. Blender? Ten blender, to na czarny koniec. On jest taki, biorą go jak pokarm, nie? Aha, taki nie, granulat się robi. Granulat się, a nie taki rzadziutki. Ja na początku robiłem rzadniejszy, żeby ten burak, to wszystko tak. Bo... Ale panie Marcinie, no wyjadały ten taki, jak pan zrobił taką mazię, taką papkę wyjadały. To no bo to się przykleiło do pokarmu. No. To z tym pokarmem to zjedli, a jak zostały te grubsze, to jak brakło pokarmu, to go zjedli. Mhm.
Ja prowadzę metodę no, radykalną, wie pan. Nie zjedli, to nie dostaną, nie? Ja prowadzę tak, jak moja mama w domu prowadziła. Jak nie zjadłeś obiadu, to coś na kolację obiad. Podgrzała, zrobiła sobie robotę, musiałem to zjeść, co dostałem na obiad, bo załadowałem zamiast jeden talerz, dwa pełne, tak, i bo musiałem więcej mieć, to zjesz. A jak nie zjadłeś kolację, zjadłeś na kolację. To jest metoda bardzo dobra. Musi zjeść. A gołąb też. Nie może wybrać, brać to, co mu smakuje. A wracając właśnie do tych medykamentów, zamierza pan jeszcze jakąś tam... Męczy pan mnie o tych medykamentach. No bo wie pan co, męczę o tych medykamentach z tego tytułu, że najwięcej zapytań miałem o to, jak pan sobie radzi z tą chorobą tych łzawiących oczu. Klawidia. No ja bym poprosił i powiedział tak, ja nie wiem, czy mogę ujawniać, bo dostałem środek doskonały, ja nie wiem, jak on się nazywa nawet. Pan go zna, pan wie, jak się nazywa, pan mi powie. Dostałem od Artura Zembrzyckiego i to jest właśnie przeciwko chlawidium. Żeby zrobić test. Chce pan zrobić to taką kurację przedlotową, czy ten środek już pan stosował tam? Nie, ja to dałem w okresie zimowym, dałem raz. Aha. Trzeba wierzyć o tym i pamiętać o tym pokarmieniu, zabrać wszystkie pojenia, zabrać, bo mam grzejniki pod pojemniki, zabrać, żeby to wypili. One nie muszą pić 10 razy, one się napiją i przekładam z gojemnika do gojemnika ten pojemnik. Mhm. I wszystkie się napiły, mówię, okej, okay, jest. I wypiły w chwilę 1,5 litra, ta cała masa mojej gołębi. No. Ale... I to jeden raz wystarczyło, ale teraz, jeżeli by ktoś to robił, to proponowałby, żeby to robił w okresie wysiadywania jajek. W okresie wysiadywania jajek, jak teraz samica zniesie ostatnie jajko, tak, to wchodzę tym preparatem, a później wchodzę naprzeciwko trichomonazie, metronidazolem. Przez te 6-7, także ten okres 12 dni wykorzysta, 12-11, będzie 10, też jest dobrze. Oczywiście. Ale to rozumiem, że najpierw na te drogi, klamydia, tak. Najpierw na spokojnie klamydia. Jeden dzień przerwy, dacie napić świeżej wody i na trichomonady. Jakby jeszcze ktoś chciał to zrobić, żeby miał jeszcze lepiej, chciałby 7-8 dni zrobić, zrobi 8 dni, po 2 dni zrobi przerwę i później zrobi sobie taką po prostu pracę do wykonania i weźmie tabletkę metronidazol 250 mg, połamać i po jednej włożyć. Po połowie. No jest to trochę więcej pracy, bo jak do wody daje proszek, to... Ale to jest jeszcze lepsza metoda. Włożyć do dziuba... Jest pewność tego, że dostał? To jest pewne, że dostał, bo napić on się też napije. On się musi napić. Jak go rano dostaje pić i cały dzień jest ta zawartość metronidazolu w wodzie, to on się musi napić. On się napije. Tak, tak. A ja to daję przez 5-6 dni, a ten metronidazol w tablecie daję raz i wystarczy. I to już tam opowiadaliśmy nawet podczas pierwszej rozmowy, jaką z panem przeprowadziłem, bo tak pan zabezpiecza przede wszystkim też gołębie młode, prawda? Tak. Że one dostają przy odsadzeniu połowę tej tabletki i to jest jak gdyby... Obowiązkowo, pół tabletki. A później, bo kolega Zieliński mi powiedział, że mogę ujawnić, ale wie pan, ja z nazw medycznych to ja nie za bardzo pamiętam, ale pan pamięta. Chodzi o kolistynę, czyli o produkt Kolimet. No, ten Kolimet daje przez okres 7 dni w okresie, jak jeszcze młodych tak nie za bardzo wypuszczam. I wie pan, nie mam problemów. Jeśli chodzi o chorobę młodych. A to kosztuje 17,50. Tak, tak. To nie kosztuje 120, 180, tak jak kosztuje w sklepach różnych. Nie będę nazywał i nas prowadził, tylko tak to wygląda. To jest do kupienia. Bo ja to już kilku kolegom powiedzieli i to zrobili i mówię, panie Marcinie, no dziękuję, to nie miałem w ogóle chorej głębi. Tak to wygląda. Tylko znaczy, ja nie pamiętam... Możemy o tym mówić, no bo to jest sprawdzony temat. To jest temat sprawdzony i to dzięki moim kolegom z centralnej Polski, którzy ja też powiedziałem, mam problemy i różne metody znałem, ale tego nie znałem. To ja panu mówię z całą odpowiedzialność, proszę to zrobić na moją odpowiedzialność. I to zrobiłem, wysłał mi to. Czyli trzeba mieć trochę zaufania też. No trzeba mieć zaufania. A zaufanie trzeba mieć do tych, co się ufa, bo tych, co się nie ufa, to nie ufać. To
To prawda. No, czyli generalnie już wiemy, jak to będzie wyglądało przed sezonem lotowym. Ja nie ukrywam, że na pewno będę pana Marcina tutaj męczył już w trakcie sezonu lotowego, bo będę chciał nakręcić taką relację z przylotu gołębi, bo tu naprawdę, drodzy hodowcy, no, jest na co popatrzeć. Zresztą te krótkie filmiki, które powrzucam w trakcie tego materiału, jeśli chodzi o gołębie, jakie się tutaj w tej chwili znajdują, no to myślę, że no, zrobią ogromne wrażenie. Bo na mnie, no nie ukrywam, chociaż ja, może ta moja opinia być trochę subiektywna, bo ja od lat jestem zakochany w tych gołębiach, ale faktycznie no, wyglądają jak dla mnie perfekcyjnie. I panie Marcinie, z tego miejsca ja przede wszystkim chciałem podziękować jako portal za to, że zgodził się pan mi udostępnić te gołębie młode, które trafią do hodowców za moim pośrednictwem. Natomiast z drugiej strony chciałem panu życzyć przede wszystkim dużo, dużo zdrowia i siły, wytrwałości w tym, co pan robi, bo kierunek uważam jest no, super. Tylko tak jak już wspominaliśmy na samym początku, żeby starczyło panu tych sił na cały sezon. Myślę, że starczy. Ja tak myślę. Tak. Także zrobimy wszystko, żeby wystarczyło. Jak nie wystarczy, no to trudno to, co zrobimy. To jest tylko hobby. Hobby no i życie. Hobby, życie, i to daje wiele przyjemności. I to jest najważniejsze. Ja jeszcze mogę jedną rzecz obiecać tu kolegom. Na pewno z całą odpowiedzialnością powiem tu dzisiaj, że w najbliższym czasie ujawnię te wszystkie produkty, które dostałem od kolegów. Proszę mi wierzyć, że koledzy robili testy u swoich gołębi, płacili strasznie drogie pieniądze. Tak, bo te badania są drogie. No, ja to nie mówię, żeby mówić. Ja to ujawnię, tylko muszę się zapytać, czy ja mam prawa, że mi ktoś coś powiedział, że ja to ujawnię. Upublicznię, tak. Upublicznię to wszystko. Tak. Bo ktoś może mieć pretensje. Powiedziałeś to, co ja w tajemnicy ci powiedziałem. Wie pan, w hodowli gołębi pocznej jest wiele tajemnic, nie? Ale to prawda. Wiele głupot. Głupoty, tak. Nie? Tak. Także nie, hodowcy w głupoty nie wierzą. Ten materiał, to ja będę czekał na otwarcie tej kamery, żeby pan nagrał i to ujawnimy. Pan medycznie lepiej zna to wszystko. Ja już nie mam tej głowy, że tam to się tak nazywa. Ja znam metronizavel, avimetroni, to ja to znam, ale te nowe produkty, nie wiem, jak się nazywają. I te nowe produkty są tanie, tak. Tylko drogie są zrobienia tej analizy, tych testów, analiz. Tak. Bo taki test kosztuje dużo pieniędzy. I jak ujawni ludziom, kolegom, to zrobią, sprawdzą, to mogą też. Bo dużo dzwoni do mnie młodzieży i mówi, że oni nie dają rady, lecą, a za 2 tygodnie gołębie chore i tak dalej. To jest właśnie to, nie? To jest to, no a z drugiej strony, no mam taką wiarę w tych hodowców, którzy to wytestowali, bo no, trzeba powiedzieć, no, że pani też zna. Też ich znam. No. I mam taką wiarę w to, że oni się zgodzą na tego, na upublicznienie tych wiadomości, ze względu na to, panie Marcinie, przede wszystkim, że mniej gołębi chorych w kabinie, mniej problemów i wtedy będą wygrywały lepsze gołębie. Nie choroby będą dziesiątkowały stada, tylko będzie to no, normalne ściganie się, a prawda jest taka, że no, najważniejszy mimo wszystko na gołębniku jest gołąb. Oczywiście gołąb, któremu trzeba pomóc, ale no, gołąb to jest chyba numer jeden. Tylko ja bym chciał jeszcze wejść tu w słowo i powiedzieć, wie pan, moje gołębie nie zachorują, niech mi pan wierzy. Moje nie, ja zapobiegam, jak przyjdzie z lotu, zapobiegam te produkty, które dawałem w okresie nawet zimowym, od czasu do czasu, co 2-3 miesiące, 3 tygodnie, to później podaję od czasu do czasu co tydzień. Bo tu pan niedawno teraz powiedział, że choroby są takie w kabinach, że głowa. Moje gołębie nie zachorują. To mówię panu z tą odpowiedzialnością. Zobaczy pan ten stado, albo nie wrócił, to różnie bywa, tam jeden, dwie, trzy, pięć sztuk, ale żeby stado całe klapa, nie ma takiej możliwości.
Bo musi pan zapobiegać. Jeżeli pan nie zapobiega przeciwko trymonadzie, na przykład przeciwko tej chorobie ornitologicznej, bo choroba ornitologiczna i chlawidia to są dwie różne rzeczy. Tak. Jeżeli pan to nie zapobiega, to pan nie dokończy loków. Ja przypomnę, jeden z lepszych hodowców na Niemcy to jest Wolfgang Reppe. Tak. Ja miałem bliski kontakt z nim. Teraz znalazłem nowego przyjaciela. Będę z nim rozmawiał na temat właśnie Wolfganga Reppera. I on mówi to samo, co ja mówię. Wolfgang Reppe się na tym znał. On gubił głębia po głębiu i głębia po głębiu. Miał te chlawidia. Jak zaniósł do badania tego, musiałem loty skończyć. To był czołowy hodowca, Wolfgang Reppe. I Wolfgang Reppe i w 20 filmie, 26 film, on tamtych filmów dużo puścił przez Rumfried, o ile się nie mylę. Tak jest. I on tam właśnie powiedział, chlawidia kończyć loty. Ze względu na to, że później to tylko można stracić swoje najlepsze gołębie. Tak, to jest coś niesamowite. On ma zatkane tu, on ma załzawione oczy, on nie umie oddychać, on nie jest przetworzyć. Ja już powiedziałem o tych problemach. Tak. Przetworzyć ilość jednostki czasu, tlenu w jednostce czasu. Mhm. I jeżeli to nie potrafi, to nie ma. Takiego on musi odpocząć. Mhm. A jeszcze niejednokrotnie się zdarza tak, że traci orientację i ginie bezpowrotnie. No to tak, oczywiście on idzie, on myśli, że leci do domu dobrze. Tak. Nie dość, że nie umie oddychać, nie ma wzroku. Hmm. Proszę sobie wyobrazić, nie umieć oddychać, nie mieć wzroku. Ja sobie to mogę wyobrazić. Hmm. Ja jako były trener, ja naprawdę potrafię sobie. Ja potrafię sobie to w ogóle wyobrazić, jak to wszystko wyglądało. Hmm. Ja miałem zawodników, którzy grali w lidze. Ja mówię, co tam, no na nieszczęście już nie żyję, nie? Ja mówię, Rajmund, dzisiaj ci to słabo coś, zawsze coś się mówi, o co tam nie. Jeszcze 5 minut go nie ma. No bo on chodził tam i z powrotem. On mógł mieć pewien taki moment. To jest okres, ten organizm się zakwasi, jest koniec, nie ma. Jeśli jesteśmy przy tym temacie jeszcze takiego odkwaszenia organizmu. No bo tak, no podstawą jest to, żeby nie dopuścić do zakwaszenia, żeby nie dopuścić, no to jest optymalne treningi, optymalna karma i tak dalej, i tak dalej. To się tylko tak fajnie prosto mówi, że optymalna karma. Natomiast jeśli już przychodzi gołąb zakwaszony, zna pan jakąś metodę na to, żeby go odkwasić? Magnez. Odmagnezować, dać produkt, żeby się napił raz, drugi. Tylko to trzeba tygodniowo robić, bo to okres jeżeli jest gołąb przygotowany w doskonałej formie sportowej, to się nie zakwasza tak lekko. No tak. Dlaczego Piotrek Bugała osiąga takie wyniki? Niech sobie większa część ludzi zadaje pytanie, ci pseudo, co mówi na ten temat, niech sobie zadają sami pytanie. Dlaczego? Dlaczego? A ja im później kiedyś odpowiem dlaczego. Bo ja to znam, ja wiem, jak to jest. I to w okresie hodowli gołębi pocztowych i w okresie mojego życia sportowego. To za darmo te puchary, to wszystko nie przyszło. No tak. Ja biegałem z nimi, ja z nimi biegałem 5-10 kilometrów. Dla mnie nie było problemu biegać, biegałem. Nie tak, jak niektórzy biegali w tym wieku, ale ja biegałem jak ten. Nie? Tak. I wiem, jak to wygląda, jak się grało, jak się biegało, jak tego. Nie dał rady oddychać, koniec, trzeba było stać. Dlaczego? Bo ten organizm się zakwasił. Nie da rady, no nie da rady. A wieczorem rany morskie to już... Ból nie do wytrzymania. Ból niesamowity. Kwas mlekowy to jest ból niesamowity. Tak. Nawet masażysta wygniata ten kwas mlekowy, ale to jest ból niesamowity. Dzisiaj jest nowoczesny trening w tej metodzie. Jest tak zwany trening izometryczny. Gołębiem nie zrobimy tego. Tam kiedyś słyszałem, gołębia złapać do ciepłej wody i go masować. Nie? Teraz jest taka metoda w sporcie, każdym jednym. Tak zwany skurcz i rozkurcz mięśnia. To jest najlepsze odkwaszenie.
ale tego w głębiach się nie da zrobić. Wskakuje pan do zimnej, bardzo zimnej wody i do gorącej, jak tylko jest możliwe. Następuje kurcz i rozkurcz mięski. I ten kwas mlekowy się ulatnia po prostu parę dni wcześniej od metody normalnej. Tak. No. To jest ta nowa metoda, jakby, ale już dzisiaj to jest wszystko stare, ale to jest nowoczesny taki trend. I na podstawie tego ludzie to robią. To jest najlepsza rzecz, zimna, ciepła woda. Ja już nie wejdę, bo bym zawału dostał. Ja kiedyś wchodziłem do tej zimnej wody. To jest prawie, że lodowata woda. Lodowata woda i ciepła woda. I proszę sobie, wskakuje pan do tej zimnej wody, to następuje skurcz muskulatury. Jak pan ma mięsień taki, to się robią się kurczy, że wszystkie mięśnie widać, mięsień czworogłowy, wszystkie głowy widać mięśnia czworogłowego. Ale to się w głębiach nie da. Ale to można przenieść na głębie w inny sposób. Tych sposobów jest bardzo dużo, ale to już daje pod rozwagę właśnie hodowców. Jeszcze tutaj pana trochę pomęczę, bo jest jeszcze taki temat, że rozmawialiśmy kiedyś w takiej luźnej rozmowie na temat tego, jak rozbiegają piłkarze na przykład w Bundeslidze swoje takie pierwsze zmęczenie zaraz po meczu. Nie idą do szatni, czy tam po treningu. Tak. Tylko następuje jeszcze jak gdyby takie roztrenowanie, nie wiem jak to nazwać. Okres roztrenowania po meczu, po ciężkim wysiłku. Idzie do szatni, napije się i okres rozbiegania. Jest na płycie, nawet tu widzę na górniku też po meczu. Nie wszyscy to lubią, nie? Trening mistrza. Trening, ale to rozbieganie takie. Trening. 5 razy w tygodniu. 20, 30, 50, 80, 120, wszystko. I odkwaszać. A po odbytym locie, w dniu lotu, też by było dobrze wypuścić gołębie jeszcze na taki swobodny trening? Pan, jak pan przyjedzie, jak pan powiedział, że pan kiedyś do mnie tutaj przyjedzie, w okresie polotowym, to pan zobaczy, co ja robię. To jest metoda, którą prawdopodobnie nie wolno robić, ale po locie 5 minut, ja wszystkie gołębie prawie, że są w domu, to wypuszczam gołębie do oblotu. I samicami do tego pioru. I pan zobaczy, idą 600 km, 800 km, obojętnie, czy idą Zeven, czy Suligen, czy idą Magdeburg, czy Bóg, czy Wiksmuc, jak się to nazywa, to one latają tak, jakby w ogóle na locie nie były. A za 10-15 minut, jak latają, oczywiście samicami. Tak. Te samice je wyprowadzają, one z nimi idą. I później siadają. I zobaczy, jaka jest odbudowa naturalna gołębia. Co znaczy, ja uważam, to jest przyjemność. Przyleci do żony mężczyzna, do domu i wiadomo. Tu przyleci gołąb, to samiczy, samiczka go wyprowadza, idą na ogląd. I ta cała banda gołębi lata. I oni siedzą, co one są po locie? Ja mówię, to nie były na locie. No co będziesz gadał? Panie Marcinie, a motywacją dla samca jest to, że pan pokazuje samicę przed wkładaniem do kosza, czy? Zawsze. Zawsze, tak? Zawsze. To jest moja metoda, która jest od lat stosowana. Czy gołębie różne leciały, 14, 13, 12, zawsze był 14 razy pokazana była samica i tak dalej. Jeszcze co najgorsze, to co muszę powiedzieć, to tak jak ktoś mówi, musimy stałą samicę. Ja każdego roku przeparowuję gołębie gniazdowe. No. Bo ja z tych gniazdowych gołębie zostawię sobie do chowu i kolegom wydaję. No nie chcę mówić, wie pan, ja mam dziesiątki telefonów, jakie gołębie chodzą. To jak to jest? Ale pan miał tą samicę. Ja mówię, no ale w tym roku chyba nie była tym, była inna, nie? Tak. Na tym to polega. Ja paruję gołębie do tych gołębi, co mi się podobają. Ja panu dzisiaj pokazałem z pana gołębi. Te gołębie, które przeniosłem z gołębika do gołębika. Tak. 3 latki. Tak. I powiedzieli mi, że te gołębie nie będą chodzić. Nie będą chodzić? Do kogo one chodzą? Do gołębika czy do mnie? Te gołębie chodzą do mnie. Ja wypuściłem, na nie nie zaglądały tam do tego gołębika, co wychowały przez 3 lata młode. W tym gołębiku, gdzie tego siedzi i pilnuje sobie parnika,
To jest niesamowite, drodzy hodowcy. Bo... Proszę przyjść zobaczyć. Pokażę im. Tylko w pierwszym momencie nie śmiesz otworzyć gojnika, bo jak wejdzie raz, to on później uważa, że wejdzie 10 razy. Mm-hmm. 10 razy, że on tam narozrabia i tego. On nie ma prawa rozrabiać. Nie ma prawa wejść. On tam nie ma miejsca, przyzwyczai się. Oni w ogóle tam nie przyjdą. Takich 76, 9 konkursów. No. Ten 17-20 taki jest trochę taki miglanc, ale w tym roku liczę na niego. A mówię, te dwa sobie dam tu, bo najlepiej mi pasowało. Obiorę sobie to są jeden z 20 roku, ja chcę podkreślić. No, 4-latki. 4-latki i nie poszły w ogóle do tego swojego gębika starego. No, to jest nie poszły, nie idą i mają ile? 10 metrów. Nie idą. No. A jak idą, to ten bokser już czeka, tam jest taki, co wyrąbię wszystko. Jak dostanie, tak naprawdę, to on tam nie pójdzie. I dzisiaj pierwszy raz, 7 dzień, wszystkie 3 gołębiki, 3 tak. Otwarte i później na koniec otwarłem 4, ten bandycki tam. Tak. I wszystkie poszły w lewo, w prawo, jakby jastrząb przyszedł z lasu, to nie ma problemu złapać. No, nie, no tak ma, nie ma, bo one nie dość, że na gonieniu klapy na oczach za tymi swoimi samicami, no. To jeszcze się robiło szaruwa, no. A one w powietrzu. I teraz jeszcze zadałbym pytanie, a ile się pomyliło? Dlaczego ani jeden z tylu pan? Ani jeden. To one są takie mądre albo nie wiem. Albo ta pana metoda jest taka idealna. Nie, tak się to robi. No. Jak to ktoś inaczej robi, to robi to wszystko źle. Odwrotnie. Tak, no właśnie panie Marcinie, no temu mają służyć właśnie te materiały, żeby uczyć się od takich hodowców jak pan. Ja zawsze byłem jak gdyby zwolennikiem starej metody gołębiarskiej, oczywiście wprowadzając nowe trendy, no bo bez tego moim zdaniem się nie da, ale trzeba korzystać z wiedzy i praktyki ludzi, którzy po prostu, no kolokwialnie mówiąc, zęby na tym zjedli, nie? No I cała przyjemność tej rozmowy, widzi pan, że ja już przegadaliśmy dzisiaj parę godzin przed kamerą, teraz za kamerą też i to jest ogromna przyjemność słuchać takiego tych wszystkich historii z doświadczenia, no bo to pan mówi wszystko podpierając się o coś, co się po prostu dokonało, a nie jest to jakieś wyssane z palca. No. No dzięki temu po prostu ja uwielbiam te nasze rozmowy, no i na pewno jeszcze pomęczę pana w sezonie lotowym. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Do zobaczenia. I to co obiecałem, to proszę mnie trzymać za słowo, że to powiem. Tylko proszę mi wybaczyć, że muszę się najpierw zapytać ludzi, którzy... No tak, to jest oczywiście. Nie wierzę w to, że mi nie pozwolą. Ja też w to nie wierzę. Nie wierzę. Ja też w to nie wierzę, bo ponieważ się zapytałem, są to hodowcy ze świecznika naszego jeden krajowego. Jeden mi tylko powiedział, że wie pan, ja żeby dojść do czegoś, to musiałem też ciężko dochodzić, a oni, niektórzy łatwo dojdą do wszystkiego, nie? Tak. Ale mówię, chciałem tylko ujawnić tam proszek za 17,50. No. Może pan śmiało. Wszystko. No i to dobra. Wszystko. Tak to wygląda. Nie wszyscy lubią się dzielić. Mają dużo wiadomości, dużo informacji. Ale jest wiele ludzi, dlaczego ludzie nie chcą, bo nie wiem, albo się nawzajem nie lubią. Ja nie rozumiem, żeby sportowcy... No bo na tym, wie pan, ja swojego życia, bo dzisiaj ja też nie jestem pierwszej młodości, ale kiedyś jak siedziałem starszymi, to ja siedziałem na ryczce. Ryczka, wie pan, co jest tak, moje taki mały taboret, no. A oni siedzieli na fotelach i siedziałem między nimi. Mówię, to więcej słyszę. To kręciłem, nie? No. A jak co, to powiedzieli, ty pieronie zajsuło, już cię... No, tak to było, myśmy słuchali. A teraz to nawet nie chcą rozmawiać ze sobą. No. Każdy jest mądrzejszy. Ale ja już poruszyłem ten temat właśnie tej takiej tradycji, takich właśnie, takiej hodowlanej, nie wiem jak to dokładnie ująć w słowa, ale generalnie o co mi chodzi, że mimo wszystko Górny Śląsk, czy to się komuś podoba, czy się nie podoba, jest kolebką gołębiarstwa w Polsce. I
zawsze mimo tego podziwiałem Was za to, że potrafiliście się właśnie w takim szerszym gronie spotkać i tak normalnie pogadać. Proszę mi wierzyć, że to w naszych terenach, czy to jest Wielkopolska, czy gdzieś tam Pomorze, czy to jest nie do pomyślenia. Jeżeli już jest trzech hodowców w grupie, to jest o jednego za dużo. Takie jest podejście do tematu. A ja dzięki Panu sam zostałem zaproszony na pewnego czasu na spotkanie. No bardzo miło się było z tymi ludźmi spotkać. Każdy miał coś świeżego do powiedzenia. No to jest za to niskie ukłony dla Was. Bo... Mówi Pan o spotkaniu w Tychach. Tak jest. No ja też wspominam takie spotkania, bo to jest sportowe spotkanie. Każdy coś mówi. Wie Pan, czasami byłem na takich spotkaniach też. To jeden mówił tylko i kończyło się. Trzeba było jechać do domu, jeszcze nikt nic nie powiedział. No, no właśnie. No i to przede wszystkim tacy ludzie, którzy w ogóle lotów nie kończyli, ale nie zaczęli. No. Najwięcej tematu. I to wszystkim się podoba i nie podoba. Bo w większej części, co ja tam kiedyś byłem, to mówi, przestanie on już gadać albo nie, ale on jeszcze trochę. No. I na tym ta... Bo dyskusja taka merytoryczna. Twórczo, merytorycznie się rozmawia na tematy. Ktoś się coś może nauczyć. Czy na przykład nawet jak ktoś umie lepiej kartofle obierać jak ja, to mi niech wytłumaczy, jak się to obiera, bo ja nie obieram. To trzeba wysłuchać tego, co to umie lepiej zrobić. No, no tak. A jak nie słuchać, no to nie zapraszać, nie dyskutować, nie prowadzić dyskusji na ten temat, bo ona jest bez sensu. Bo takie spotkanie to zrobi się raz i już więcej nikt nie przyjdzie. No dokładnie. Tak to wygląda. Dokładnie. Dobrze, moi drodzy, tym optymistycznym i miłym akcentem kończymy dzisiejsze spotkanie. A to Pan jeszcze nagrywał to? Tak. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia. Najlepszego.